Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z naszego Minecrafta na modach. Moi drodzy, mamy już trzeci odcinek, dzień 11, godzina 15, także jest środek dnia w Minecrafcie, no i tak. Zanim przejdziemy do odcinka, to moi drodzy, chciałbym wam oczywiście podziękować za odbiór poprzedniego odcinka, bo wyszedł naprawdę spoko. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, po komentarzach i po łapkach w górę stwierdzam, że było spoko. Także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że z każdym odcinkiem tych wyświetleń będzie coraz więcej i że po prostu nasza armia będzie rosnąć i że z widzów Stevie'ego będzie coraz więcej, że ten kanał odbudujemy od nowa. Dobra, moi drodzy, więc tak, przechodząc do odcinka, wybudowałem sobie tutaj taką gliniankę, ponieważ troszeczkę poza odcinkami zwiedzałem i sobie troszkę mapy poodkrywałem i pozaznaczałem na mapie bardzo kilka bardzo ciekawych punktów, które będziemy w najbliższych odcinkach zwiedzać. Także moi drodzy, zrobiłem sobie tutaj gliniankę, żeby po prostu się przespać, bo nasz domek jest hen tam daleko i jakbyśmy mieli z tamtego domku iść do tego miejsca, to po prostu by nam to troszeczkę zajęło. Także tak jak mówię, się tutaj właśnie wybudowałem i się przespałem, dlatego że, moi drodzy, tutaj niedaleko jest bardzo fajne miejsce i niestety już tu z daleka widzicie, bo to nazwą zaznaczyłem. Także są tam syreny, zaraz do tych syren się udamy, pewnie na miniaturce też dodam te syreny, także będziecie i tak wiedzieli, o co chodzi. Zaraz do tych syren pójdziemy, nie przewijajcie jeszcze odcinka, bo najlepiej jak obejrzycie go całego, bo moi drodzy, w najbliższych odcinkach będziemy zwiedzać jeszcze, zobaczcie, trochę tutaj tej mapy odkryłem. W najbliższych odcinkach, tu jest nasz domek oczywiście, tu jakaś śmierć. W najbliższych odcinkach będziemy zwiedzać jeszcze, tutaj zobaczcie, kawał taki poszedłem. Będziemy zwiedzać jeszcze, tutaj zaznaczyłem, tubylców. Przy pustyni, moi drodzy, przy plaży są tubylcy i też naprawdę spoko, musicie wyczekiwać odcinków, to będziecie wiedzieli, też tam pójdziemy, tam są właśnie tubylcy, którzy czczą jakiegoś ziomka w ogóle takiego wielkiego, także naprawdę spoko. Idąc dalej, tutaj po drodze znalazłem, to nie wiem co to jest, powiem wam szczerze, to nie mam pojęcia, też tam na pewno zajdziemy. Idąc dalej po mapie, palcem po mapie, moi drodzy, tutaj mamy taki fajny biom magiczny, takie lasy fioletowe. Dalej idąc tutaj plażą, myślałem, że spotkam gdzieś statek piratów, ale niestety nie było. Idąc dalej, moi drodzy, tutaj cały czas plażą, napotkałem taką wyspę i na tej wyspie spał sobie, moi drodzy, szkielet. Spał sobie szkielet smoka i on chrapał, czyli to nie, myślałem, że to jest tylko szkielet, ale jak się okazało, ten smok naprawdę żył. Na szczęście przechodząc obok niego nie został on obudzony, bo jeśli by się obudził, to mielibyśmy problem. Także w najbliższym odcinku też tam się udamy. Dobra, idąc dalej, nie zanudzając, napotkałem syreny siedzące na kamieniu i śpiewające. I zaraz ten śpiew usłyszycie, tylko się prześpię i zaraz do was wracam. No dobra, jestem z powrotem. Moi drodzy, wypadałoby coś tutaj zjeść. Tutaj mamy bakłażana, także zjemy sobie tego bakłażana. I co ten bakłażan zrobił? Mam nadzieję, że mnie nie zatruł, ale nie dodał mi energii. Nie. Może gdzieś po drodze znajdziemy jakieś jagódki. Dobra, idziemy tak jak wam obiecywałem do tych syren. I zaraz będziecie już mogli te syreny usłyszeć, bo one naprawdę głośno śpiewają. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, czy ten bakłażan tak na mnie zadziałał. Halo? Czy tu są... To te syreny, widzicie? Tak, te syreny już z daleka mnie atakują. I atakują mnie one miłością. Śpiewem, swoim śpiewem mnie oczarowały. I prowadzą mnie do siebie. Ja stawiam opór, ale to chyba niestety nie działa, zobaczcie. I coraz bliżej do nich idę i pewnie mnie zabiją. Pewnie mnie zabiją, nie chcę wiedzieć, co się ze mną stanie. Wciskając wszystkie możliwe przyciski i tak nie mogę od nich uciec, także... Wow, przyciągnęły mnie do siebie i zobaczcie, co się z nimi stało. Wyglądały troszkę lepiej, ale dobra, już możemy je zaatakować. Zobaczcie, jakie one się brzydkie zrobiły, jeszcze niedawno wyglądały troszkę lepiej. Chyba im make-up zszedł, o nie, znowu mnie do siebie przyciągają. Także niedobrze, ale dobra, jest dosyć łatwo je zabić, ale pewnie jak mnie uderzy, to za pół życia. Mam łuk, mam
łuk. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Zobaczcie, jakie one są brzydkie. Uciekaj, jaka ty jesteś brzydka. Kurczę, wpadły do wody i cały makijaż, który miały, im się niestety chyba zmył. Dobra, zaraz je pokonamy. O, ale ty jesteś brzydka. Czekajcie, szybka fotka na miniaturkę. Dobra. I... O nie, bo mnie jeszcze zabije. Wszystko nawciskałem możliwe. Umieraj! To, nie wiem co to jest, co mam w ręce. W ogóle to mi nie wypadło, cały czas to mam przy sobie. I czemu ona się zrobiła teraz taka ładna? Zobaczcie. Zrobi teraz do nas słodkie oczka. Ma 2% HP. I nie możemy jej zabić. No, okej. A nie, mogę ją zabić. I znowu się zrobiła paskudna. Dobra, nie żyje. Okej, bierzemy nasz grób. Tara, mamy nasze itemki. Także one sobie tutaj na skale siedziały i po prostu nie czarowały. I dobrze, na szczęście, że nie były jakieś mocne, także udało nam się je zabić. Dobra, mogę tego kraba zabić. Co leci z krabów? Nie chcę was zabijać, ale niestety muszę. Pewnie jakieś mięsko. Ogólnie no, wiem już, jakby ktoś nie wiedział, grałby nam na tym modpaku, bo nie wiedziałem, jak otwierać backpacka, jak otwierać plecak, także wciskając i po prostu ten plecak nam się otwiera. Także jakbyście nie wiedzieli, to wciskajcie literkę i wam się plecak otworzy. No dobra. Nie wiem, co z tych syren dropnęło, chyba co, to, co teraz podniosłem. Mam oczywiście nasz kill-off. To jest ciekawe. Nie wiem, czy to zadaje obrażenia. Jak to do końca działa. Będziemy musieli to wypróbować. Dobra, i teraz w dalszej części odcinka, moi drodzy, widziałem jeszcze fajną wieżę, także jeszcze w tym odcinku zajrzymy do tej wieży i zobaczymy po prostu, co tam ciekawego jest. Moi drodzy, zbliżamy się do tej wieży. Zbliżamy się do tej wieży. Ja to tylko pozabijam troszkę zwierzątek. Ponieważ... Krówko, gin. Ponieważ potrzebuję jedzonka, bo z jedzonkiem jest naprawdę słabo. No ciebie nie będę zabijał, bo jesteś za słodka. Może jakąś większą krowę zabijemy, co? Tu jest większa krowa, zabijemy tą krowę. Tych małych krówek nie będziemy zabijali. Dobra, mamy krówkę, mamy jeszcze jedną krówkę. Albo dobra, zostawimy, oszczędzimy tą krówkę. Tutaj mamy jakieś wilcze jagody czy coś takiego, także sobie zjemy. No i dobra, ta wieża jest tutaj. Pewnie będą tutaj zombiaki również i szkielety. Ale, moi drodzy, tak w takich miejscach coś mi bije w ogóle. Coś mi bije, dostałem już jakiś efekt. Nie wiem, co dostałem, ale no, mam nadzieję, że mnie to nie zabije. To pewnie wina tych jagód. Dobra, zjemy szybko surowe mięso, żeby nam życie się zregenerowało. Także moi drodzy, tam w takich miejscach najwięcej jest zazwyczaj właśnie itemków ciekawych. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku w dungeonie, w którym byliśmy, tam było mega dużo itemków. Także mówię, w takich miejscach jest czasem naprawdę najwięcej tych rzeczy do zdobycia. Wbijamy się, już widzę zombiaka pierwszego. I tam jest chyba spawner tych zombiaków. Ale myślę, że tu nie będzie ciężko. Zobaczymy, czy podzielimy to na kilka odcinków, czy może uda się to nam zrobić. Na pewno. Kurde, jak ja nienawidzę tych lian. Zamiast wychodzić, to on wtedy się po tych lianach spina. Te małe zombiaki to są jakieś jakaś masakra jest, nie? I w ogóle nie wiem, kto tą pajęczynkę postawił. Ale mnie kurczę spowolniła ta pajęczynka. Dobra, niech ogień, niech słońce ich bije. Ale zobaczcie, jakie one są silne, mają trochę życia. I może nie być tak łatwo z nimi. Najbardziej mnie denerwuje ta stamina, która tu jest. Któryś z tych zombiaków stawia po prostu... Aha, ten ma efekty. Ten zombiak, którego teraz zabiliśmy, stawiał te pajęczynki. Dobra, idziemy szybko rozwalić tego spawnera. Dobrze, że mamy taki kill-off. Pierw, wiecie co, ja tutaj bardziej to troszkę rozwalę, żeby nie wpaść w pułapkę. Pierw rozwalimy szybko im ten... Spawner, jeszcze rybiki, kurczę. I pewnie teraz tak, z każdego bloku teraz będą te rybiki wychodziły. Dobra, bo umrę. Ajajajajaj, uciekamy. Ciężko tu jest z jedzonkiem. Gdzie jest mój łuk? Naprawdę ciężko z jedzonkiem, mam mega fajny łuk. Dużo damage'a zadaje, dużo obrażenia. No i dobra, idziemy. Trzeba to rozwalić i szybko, szybko, szybko. Dobra, spawner pierwszy rozwalony. Co my tu mamy? Potion baga mamy. Czy to jest plecak na miksturki magiczne? To by było spoko. Zapomniałem, że mam tarczę. Mogę się przed szkieletami przecież tarczą bronić. Skąd te szkielety wychodzą? Kurczę. I jeszcze rybiki teraz będą wszędzie się spawniły. No nie. Nie wiem, jak damy radę tutaj.
Dobrze, że te rybiki nie są silne, tylko wiecie, one w dużych ilościach występują i to jest problem. Aha, czyli te potion bugi lecą nam z tych właśnie rybików. I tarcza mi się kończy niestety, będziemy musieli sobie zrobić chyba tarczę. Nie wiem jak ją się robi, zaraz trzeba będzie to sprawdzić. Oho, jeszcze ten mały karakan. Jeszcze ten mały karakan. Nie mówcie, że umrę. Chyba, no nie, umrę. Umrę albo nie umrę. A, nie umarłem, najsik, nie umarłem, ale zaraz tu będą wszędzie potwory. Gdzie jest moje życie jakieś? Nie życie, tylko gdzie jest jakieś... O dobra, wziąłem jakieś serduszka, leżały na ziemi. I tu jest mięso, to wywalimy na razie. To sobie weźmiemy i szybko się uleczymy. Co mnie tam bije? Coś tam jest. Znowu szkielet z efektami. Moi drodzy, wiecie co? Żeby był dzień, żeby tu się wszędzie potwory nie spawniły, ja szybko pójdę do chatki i się prześpię, albo ewentualnie tu gdzieś zrobię gliniankę przy tej wieży i tu się prześpimy, także zaraz do was wracam. No dobra, moi drodzy, prowizoryczna glinianka, w której się prześpimy pod naszą fortecą, żeby był dzień i lecimy dalej. Najgorszy problem w tym momencie jest z jedzonkiem. Kurczę, dobrze by było jakieś pierwsze skrzynki ogarnąć. Wow, ile spawnerów w ogóle. Dobra, rozwalony. Okej, okay, mamy jedzonko. Jedzonko nam jest potrzebne. Sobie pochowamy do plecaka tutaj te rzeczy. Skóra jakaś. To. I idziemy powoli na górę. Nie wiem dlaczego tu się nic nie spawni. Oho, wykrakałem. Właśnie się zespawniło pełno potworków. Zombie. Zombie, uciekaj tam o tą nić, tak, w tą nić, ty tak samo. I nagle 10 zombiaków, kurczę, nam tu spadło, nie? I nie nić, tylko pajęczynę. I te pajęczyny trzeba rozwalać, bo co prawda ja poblokuję te potwory w tych pajęczynach, natomiast sam siebie też poblokuję. Najgorsze są te zombie, które mają na sobie efekty. Dobra, one się poblokowały, także je tu troszkę wybiję teraz. Cyk, cyk. Ale mamy tu spawnera, który szybko rozwalimy i cały czas pniemy się w górę. Ale ja bym chciał wiedzieć, co mnie atakuje. Może ja stąd zejdę, bo nie mam pojęcia, co mnie tutaj bije. I tak jak mówię, nie wiem, co mnie tutaj bije, teraz przestało. Niby efektu żadnego nałożonego nie miałem na sobie, a mnie coś jednak cały czas atakowało. O, zaczęły się jakieś szkielety ze zbroją. Nie ze zbroją, tylko z tarczą. I z łukiem, oczywiście, musi mieć łuk standardowo. Fajnie by było, jakby one siebie same zaczęły bić. To też jest dobre, jak czasami się same zaczynają lać. Zobaczcie, ile ich tu wychodzi, nie? W ogóle. Schodzimy na dół szybko. Dobra. I tak powoli, małymi kroczkami do góry się nam uda wejść. Ten ma jakiś nożyk. Pewnie jak ma nożyk, to szybciej wtedy biega i umrę, bo mam tylko jedną resteczkę HP. A... one, no właśnie, umarłem. Dobra, zaraz wracam oczywiście. Haha, taki cwany Stevie sobie zrobił gliniankę przy twierdzy. I nie musi taki kawał zapierdzielać. A ty jak tu się tu znalazłeś? Przecież ty byłeś u góry. Chyba, że się słońce zaczęło bić, a ty jesteś inny. Ale wszystkie spawnery tu, taj rozwaliłem. Jeszcze mnie zabije, no nie. No nie. Szkoda, że z nich jedzonko nie leci, ale dobra, serduszko nam jakieś tam wleciało z niego. Teraz kurczę, bądź cwany i weź tu swoje itemki, nie? Weź tu swoje itemki. Gdzie jest ten mój grób w ogóle? Nie mówcie, że on jest gdzieś tam u góry. No to super, znowu umrę. Dobra, jolo na hardcora do twierdzy. Lecimy tutaj. Gdzie to było? Tu w ogóle z diaksowym. Z diaksowym, kurczę, nie, tutaj już nie byłem. Gdzie jest mój grób? Tu. Nice. One mnie widzą w ogóle? Shade, co ty tu robisz? Może ty mnie tak lałeś, jak mnie coś niewidzialnego biło? O ty gościu jeden. O ty gościu, tam był nie szkielet, tylko... Kurczę, jak one szybko biegają. Tam był w ogóle zombie. O właśnie, właśnie o tym zombie, jak to mówię. Znowu, no nie!